Cześć! Dzisiaj zrobimy beat w stylu Yankee Giga. Intro! Wesprzyj mnie na patronite.pl. Dzień dobry moi kochani, z tej strony oczywiście Boniface, witam was bardzo gorąco w kolejnym odcinku Selfmade Beats i kłaniam się oczywiście niezwykle nisko, a dzisiaj moi drodzy przygotujemy sobie utwór w stylu Yankee Giga. Balenciaga? Chyba tak to się czyta, to jest zdaje się jakieś hiszpańskie, włoskie słowo, nie jestem przekonany, nie jestem pewien co do tego, natomiast spróbujemy z całych sił stworzyć coś, co będzie klimatem, chociaż w jakimś stopniu nawiązywać do oryginału, więc spróbujemy dzisiaj naszkicować coś w tym stylu. No i nie przedłużając, moi drodzy, myślę, że czas najwyższy, aby zerknąć, z czym dzisiaj przyjdzie nam pracować, a zatem przejdźmy na pulpit. No i tak jak widzicie, jesteśmy już na pulpicie, nie czuję, gdy rymuję, ostatnio zdarza mi się to bardzo często, działamy w tempie 150 bpm, to od razu sugeruje nam technikę double time, double tempo, w oryginalnym tempie mielibyśmy 75 bpm, dzieląc na 2 to 150, moi drodzy, no i w tym momencie możemy przyjrzeć się ścieżkom, z którymi przyjdzie nam pracować, oczywiście mamy ścieżkę kicka, która brzmi w ten sposób. Dosyć fajna, głęboka, taka punchy, bardzo uderzająca. Mamy clap, klasyczny, elektroniczny snare, bardzo podobna sytuacja. Mamy hi-hat, krótki, również elektroniczny i hi-hat otwarty. Sytuacja bez zmian, elektroniczny, otwarty hi-hat. Mamy 808, która brzmi w ten sposób. Również fajna, dosyć taka sprzesterowana. Mamy sub-bass generowany przez wtyczkę 3XOSC. Mamy, słuchajcie, bibliotekę gitary z Omnisphere, która będzie odpowiadać za akordy na wstępie. Tego typu brzmienie. Mamy również akordy, które są, powiedzmy, brzmieniem syntetycznym, które również będą się pojawiać, niemniej już nie na wstępie. Dalej mamy melodię, również syntetycznie brzmiącą z Omnisphere. Dzisiaj właściwie wszystkie ścieżki będą w Omnisphere, prawie wszystkie. No i kolejna gitara, tym razem gitara, która będzie odpowiadać za melodię. Mamy również plug. Bardzo proste brzmienie na fali kwadratowej. No i mamy sample wokalny. Już odpowiednio zmanipulowany przeze mnie w samplerze, tak żeby brzmiał w sposób odpowiedni. A zatem, moi drodzy, skoro wiemy, z czym będziemy dzisiaj działać, przejdźmy być może do budowania sekcji rytmicznej. A zatem, moi drodzy, sekcja rytmiczna, która będzie stosunkowo prosta, jednak z hi-hatem, jak to zwykle bywa w tego typu produkcjach, będzie trzeba troszeczkę pokombinować. A zatem przejdźmy do pracy. Zaczniemy sobie od klapa, który będzie uderzał w standardowych momentach dla techniki halftime. Double tempo, double time, jak zwał, tak zwał, słuchajcie. W każdym razie... co to za nuta? Co to za nuta była, taka długa? Okej, jeżeli chodzi o kwestie związane z velocity, to będę kombinował już poza kadrem, tak żeby was tym nie zanudzać, chociaż tam jakieś małe zmiany można powprowadzać oczywiście na wstępie, potem i tak pewnie będę to poprawiał. No i moi drodzy, zajmijmy się teraz kickiem, skoro już mamy naszkicowaną rytmikę, możemy przejść do stopy. Tak myślę, żeby naszkicować coś troszeczkę innego niż w oryginale. Może się to uda, może nie.
No mniej więcej coś takiego. Powiedzmy, że jestem wstępnie zadowolony. Możemy troszeczkę się pobawić faktycznie jeszcze z parametrem velocity. Tutaj dosłownie odrobinkę. Zróbmy to zatem. No i przesuńmy sobie to na drugą część pętli, uzyskując w tym momencie pętlę ośmiotaktową. No i teraz, moi drodzy, zajmijmy się snerem, który będzie uderzał w parzystych taktach w dokładnie tych miejscach. No i teraz, moi drodzy, hi-hat otwarty, który myślę, że możemy sobie rozlokować od razu w zasadzie bez zbędnych ceregieli. Będzie on uderzał w ten sposób. Także dosyć standardowo, bez fajerwerków. No i zostaje nam, moi drodzy, hi-hat zamknięty, który będzie zdecydowanie najtrudniejszym elementem sekcji perkusji, sekcji rytmicznej. No ale nie ma takich rzeczy, z którymi byśmy sobie nie poradzili, prawda? No i tutaj, moi drodzy, będziemy musieli wprowadzić triolę. Już tak myślę, że mniej więcej wiem nawet w jaki sposób. Zdaje się, że w taki właśnie. Momencik, musimy sobie teraz zmienić snapowanie z powrotem. Za chwilkę wprowadzimy sobie jeszcze dodatkowe triole na drugim takcie i myślę, że możemy to zrobić nawet teraz. Ok, i dokładnie coś takiego, mniej więcej coś takiego mielibyśmy tutaj na względzie. Zmieńmy sobie snapowanie. To jest właśnie problem z FL-em, że trzeba mu to snapowanie naprawdę dostosowywać bardzo często, jeżeli kombinuje się z rolami. No i teraz, moi drodzy, już żeby nie kombinować znowu z wprowadzaniem tych trioli, to zróbmy to w taki sposób, że będziemy się posiłkować po prostu tymi wcześniejszymi. Ok, i tak przygotowaną pętlę w zasadzie możemy sobie skopiować na drugą część naszego utworu. No i troszeczkę dać głośniej, tak żeby ogólnie ta głośność była w miarę ok. No i zobaczmy jeszcze ostatecznie, jak to brzmi. No i mamy takie oto cudo, moi drodzy, a zatem skoro perkusję mamy gotową, możemy swobodnie przejść do etapu kompozycji. A zatem kompozycja, moi drodzy, przyszedł czas na to, żeby dodać pozostałe ścieżki do naszego utworu, a zatem nie przedłużając, zabierzmy się za to czym prędzej, przejdźmy na pulpit. No dobrze, moi kochani, zacznijmy sobie, myślę, że od basu, który będzie też w dużej mierze podążał za stopą. Zobaczymy, jak to wyjdzie ostatecznie. Będę chciał, żeby 808 wybrzmiewała nieco wyżej niż zwyczajowo się przyjęło 808 umieszczać, natomiast nie robię tego przypadkowo, ponieważ będę chciał przede wszystkim wykorzystać ją do tego, żeby
właśnie odgrywała te troszeczkę wyższe częstotliwości, natomiast do odgrywania tych niższych zakresów wykorzystamy sobie, moi drodzy, nic innego jak tylko subbas. No i tutaj zrobimy sobie Ctrl-L, żeby te nuty na siebie nie nachodziły, w ten sposób uzyskując w zasadzie pętlę ośmiotaktową. No i ten bas możemy sobie skopiować do sekcji subbasu, ale zejść nim znacząco niżej, więc w ten sposób uzyskujemy pełnię taką głębię brzmienia ścieżki basowej. Zobaczcie. Teraz jeszcze nie słyszymy tego zbyt dobrze, pozwolę sobie podrzucić to oktawy wyżej. Okej, nadal nie jest idealnie, ale to wszystko uda się uwydatnić w miksie. Niemniej wiem, że musi być to oktawa niższa. No i co, moi drodzy, to mamy gotowe. Przyszedł czas na to, żeby zająć się akordami, które będą jedną z trudniejszych ścieżek tak naprawdę tutaj, zaraz po hi-hecie chyba, więc przejdźmy do tego, nie zwlekając za nadto. No i pomyślmy, ja oczywiście tutaj, jeżeli chodzi o jakiś strumming i tak dalej, postaram się to zrobić poza kadrem, tak żeby was za bardzo tym nie zanudzać. Pozwólcie jeszcze tylko, że zrobię tak, bo z jakiegoś względu wydaje mi się, że jest coś tutaj nie w porządku z tą ścieżką. No i mniej więcej w ten sposób teraz. Okej. No i to możemy sobie przekopiować. I teraz myślę, że moglibyśmy zrobić tak. W ten sposób i w ten sposób. Zróbmy to tak. Tak, ja oczywiście zerkam sobie na ściągawkę, nie obszedłbym się bez niej niestety, ale dzięki temu mam gwarancję, pewność, że robię dokładnie to, co sobie wcześniej zaplanowałem. I tak mniej więcej będzie wyglądał szkielet tych akordów, jeżeli chodzi o przesunięcia, strumming, velocity i tak dalej. Zrobię to poza kadrem, oczywiście później pokazując wam, co zostało zrobione. Niemniej taki zamysł myślę, że na początek wystarczy. No i oczywiście te same akordy możemy skopiować również do syntezatora. One nie będą wybrzmiewać w tym samym momencie, niemniej pozwoli nam to w jakiś sposób na pewno zróżnicować nasz utwór. No i teraz, moi drodzy, pozostała melodia, którą zaprogramujemy sobie chyba najpierw w syntezatorze, a potem w zasadzie będziemy mogli skopiować ją i do pozostałych ścieżek w tej samej niezmienionej formie. Przejdźmy sobie zatem może do tego syntezatora. Jeszcze zróbmy tak, żeby on był nieco wyżej, żebyśmy go słyszeli. No i teraz, moi drodzy, będzie się działa trochę, nazwijmy to, magia, ponieważ tutaj musimy zastosować jedną taką krótszą nutkę, bardzo krótszą.
która będzie brzmiała w ten sposób i to w zasadzie możemy sobie skopiować. Te pętle są bardzo powtarzalne już w tym momencie i możemy to sobie skopiować do pozostałych ścieżek. Nie jestem pewien co do oktawy, jakoś to sobie dostosuję poza kadrem. W każdym razie szkielet melodii zapisu MIDI macie tutaj przed oczami. To co się stanie po miksie pokażę wam również i z tym co stało się w zakresie zmian wprowadzonych w zapisie MIDI. Myślę, że to wyjaśni wszystkie niejasności, które pojawiają się na tym etapie. A zatem moi drodzy przejdźmy do omówienia miksu i do zmian, które przed tym miksem zaszły. A zatem moi drodzy miks, przyjrzymy się temu uważnie, bo zmian moi drodzy zaszło dosyć sporo, niemniej uważam, że i tak nie tyle, żebyście się w tym jakoś pogubili. Zacznijmy może sobie moi drodzy od kika, myślę, że tak będzie rozsądniej. Zmian dużo nie ma, to jeżeli chodzi o velocity to są bardzo drobne, natomiast zmieniłem troszeczkę ułożenie stopy, myślę, że z plusem dla samego brzmienia utworu, więc tak mniej więcej wygląda zapis, jeżeli chodzi o 8 taktów, dwukrotnie powtórzone 4 takty, więc jeżeli chcecie zobaczyć z bliska ten zapis, to wygląda on tak. Za oknem szaleje burza, mam nadzieję, że tego zbytnio nie słychać, kiedy to nagrywam. Teraz moi drodzy, jeżeli chodzi o klap, nie zmieniło się nic. Jeżeli wejdziemy sobie w hi-hat natomiast, to zmieniło się jedynie velocity, jeżeli chodzi o rozłożenie naszego hi-hatu nie zmieniło się nic. Jeżeli chodzi o hi-hat otwarty, sytuacja wygląda bardzo podobnie. Tutaj jeżeli chodzi o bass, również zbieżnie, nic się nie zmienia. Natomiast zaczyna się dziać, jeżeli chodzi o akordy. Jeżeli przyjrzycie się bliżej akordom gitary, to nie są one dosnapowane do siatki. Tak samo parametr velocity jest znacznie pozmieniany. Część nut jest po prostu podsuwana od siatki po to, żeby uzyskać troszeczkę bardziej realistyczne brzmienie całej partii. Część z nich jest przedłużona po to, żeby faktycznie nachodziły na siebie i stwarzały wrażenie troszeczkę bardziej żywej partii gitary. Jeżeli chodzi o syntezator, no to mamy tutaj tylko i wyłącznie różnice w parametrze velocity. Niektóre z nut zostały przedłużone, natomiast nie ma tutaj odciągania tych nut od siatki w żadnym wypadku. Jeżeli chodzi o melodię, zapis MIDI się w zasadzie nie zmienia, natomiast zmienia się to, że są one troszeczkę bardziej pociągłe i nachodzą na siebie, tworząc troszeczkę pełniejsze brzmienie całości. Myślę, że z plusem dla naszego bitu, dla naszej dzisiejszej produkcji. Tak samo jeżeli chodzi o parametr velocity, pewne rzeczy ulegają zmianie we wszystkich przypadkach, moi drodzy. Niemniej jest to ta sama ścieżka, w zasadzie skopiowana w każdy instrument. No tutaj z wokalem jedynie zmiana zaszła taka, że mamy to w takiej postaci jak widać, moi drodzy. I jeszcze jedna rzecz, puszczę to bez kilku ścieżek, ponieważ one łącznie nie brzmią zbyt dobrze, mają wybrzmiewać w innych momentach, dlatego też są inaczej potraktowane w miksie, po to, żeby wpasowywać się w konkretne momenty utworu. Posłuchamy sobie wersji takiej, można powiedzieć, refrenowej. Zobaczmy zatem, jak to leci. No i jest to coś takiego, moi drodzy. Powoli będziemy omawiać to, co stało się w miksie, zatem przejdźmy do miksera. No i tak jak widzimy, mamy tutaj zestaw kanałów, wtyczek na nich, od których myślę, że zaczniemy od tych, które mamy na kanale master. Tu jest bardzo klasycznie czyszczenie nieprzyjemnych częstotliwości z miksu i wyciąganie głośności pod kątem odsłuchu na YouTube za pomocą Ozone od iZotope. I teraz moi drodzy, przejdźmy do omówienia całości miksu. Tak jak widzicie, mamy tutaj zrobione poziomy głośności, tak żeby wszystko ze sobą pasowało i mimo całej miodności tych, powiedzmy, akordów i melodii, to zdecydowałem, że taką dominującą sekcją będzie sekcja rytmiczna, jak to w trapowych bitach być powinno. Część ścieżek jest puszczonych bardziej w stereo, więcej sygnału z tych ścieżek jest puszczone w stereo. Niektóre zostały zmonofonizowane, szczególnie ta gitara, która wybrzmiewa bardzo mocno po stronie lewej. Troszeczkę w mono bardziej puściłem nasz wokal. No jeżeli chodzi o panoramowanie, no to tak jak widać, po lewej mamy wokal i plug. Ponieważ one nie występują w tym samym momencie, to w żaden sposób sobie nie przeszkadzają. Syntezowaną melodię natomiast mamy po prawej, ponieważ ona występuje
w momentach, w których może się tutaj kleszować z pozostałymi ścieżkami, które grają tę samą melodię notabene. No i to, moi drodzy, w zasadzie tyle, jeżeli chodzi o ten powiedzmy zakres tego miksu. Dalej mamy tutaj, moi drodzy, kick, na którym została nałożona korekcja w taki oto sposób. Z lekkim podbiciem w okolicach 880 Hz wydało mi się to całkiem przyjemne miejsce do podbicia. No i nałożony wave shaper w takim, można powiedzieć, presecie z soft clippingiem. Dzięki temu faktycznie ten kick uzyskuje na prezencji. Dalej mamy snare, z którego odciąłem niskie częstotliwości, a właściwie clap. No i co ciekawe, te najwyższe częstotliwości, żeby go lekko przyciemnić. Jeżeli chodzi o snare, wygląda to mniej więcej w ten sposób i podbity zakres 4,5 kHz po to, żeby troszeczkę wyciągnąć ten snare w miksie, nadać mu takiej chrupkości. Dosyć przyjemne brzmienie, nawiasem mówiąc. No i tutaj mamy hi-hat. Burza się coraz bardziej zbliża. Mam nadzieję, że szybko zdążę to nagrać. Mamy odcięty dół i najwyższe częstotliwości. Co łatwo się domyślić, dlaczego, jeżeli ktoś ogląda odcinki regularnie, jest to standardowa korekcja, którą wprowadzam na hi-hatach, więc i podobna pojawia się również na hi-hacie otwartym. Jeżeli chodzi o talerze, nie wprowadzałem nic na tej grupie. Jeżeli chodzi o perkusję, całość, mamy Neutron Elements, gdzie przede wszystkim mam tutaj dosyć taką silną, jeżeli chodzi o zadziałanie, formę excitera w postaci ocieplenia po prostu brzmienia tej perkusji. Tutaj bardzo lekko podbity dół i kilka ściętych zakresów, jeżeli chodzi o korekcję. No i kompresja, która ma troszeczkę za zadanie ściaśnić i skleić naszą sekcję rytmiczną, tak, naszą perkusję. Dalej mamy 808, z której odciąłem najniższe częstotliwości, podbiłem okolice 118 Hz. Fajnie się to po prostu przebija dzięki temu. No i Soothy, z racji tego, że ta 808 jest dosyć mocno przesterowana, zdecydowałem się użyć tego właśnie narzędzia, żeby oczyścić nieprzyjemne częstotliwości. Jeżeli chodzi o subbass, nasyciłem go wave shaperem, żeby fajnie się skleił z 808, wypełniając niskie częstotliwości. No i odciąłem z niego najwyższe zakresy po to, żeby on faktycznie wypełniał tylko te subbasowe częstotliwości, nie kleszując się za bardzo z 808. Jeżeli chodzi o grupę basu, no to mamy prasowanie tego basu pod kątem głośności, po to, żeby nie był zbyt wyrazisty. No i mamy również sidechain, który jest wyzwalany przez sample stopy. Dzięki temu uzyskujemy separację pomiędzy jedną i drugą ścieżką, co pozytywnie wpływa na jakość ogólną miksu. Dalej mamy, moi drodzy, akordy gitarowe. I tak jak widzicie, mamy tutaj wprowadzoną korekcję z podbiciem w okolicach 6,2 kHz i ścięciem góry. Daje to po prostu troszeczkę więcej powietrza do miksu, a sama ta gitara, same te akordy brzmią całkiem przyjemnie. Mamy też transient master. Chciałem troszeczkę wyciągnąć transienty tej gitary, więc tutaj w taki po prostu sposób sobie z tym poradziłem. Dalej mamy nałożony na to wszystko reverb, który ma dodatkowo stworzyć przestrzeń na tej gitarze, no i delay. Bardzo klasycznie podobne zastosowanie co reverb, tak? Dalej mamy czyszczenie z częstotliwości nieprzyjemnych w okolicach 4 kHz. Pojawiało się ich tam dosyć sporo, więc zastosowałem Soothy i powoli mam wrażenie, że nie potrafię się obejść bez niej w czasie miksowania, ale znacząco usprawnia pracę. Mamy również akordy syntezowane i tak jak widzicie, przepuszczam tylko i wyłącznie częstotliwości środka i niskiego środka, czyli te takie częstotliwości, które pozwolą zarówno później wyeksponować wokal, jak i odpowiednio wypełniają miks przestrzennie. No i czyszczenie zakresów podobnych, na których jest przepuszczony ten właśnie instrument za pomocą Soothy. Mamy tutaj również melodię syntezowaną, którą potraktowałem tego typu korekcją. W troszeczkę wyższych zakresach niż nasze syntezowane akordy została ta melodia podbita po to, żeby one się jakoś ze sobą fajnie zazębiły, te ścieżki. Ścięta natomiast góra, robiąc ponownie miejsce pod wokal, no i też nazwijmy to ścieżki, które pojawiają się wyżej w częstotliwościach naszego utworu. Dalej mamy delay, ponownie tworzymy przestrzeń na melodii gitarowej. Wygląda to w ten sposób, bardzo podobnie, i tworzenie przestrzeni za wiele do omawiania nie ma. Tutaj mamy melodię plaka, tak jak widać podbite częstotliwości prezencji wysokiego środka, natomiast dołu nie ruszałem, bo w zasadzie na tych częstotliwościach ten plak nie występuje, odcięta natomiast góra dosyć drastycznie. No i tutaj, moi drodzy,
mamy melodię złożoną z sampla wokalnego, powiedzmy. Bardzo podobna korekcja, co w przypadku melodii gitary, niemniej bez takiego rażącego, mocnego podbicia w okolicach właśnie wysokiego środka. No i tutaj mamy Transient Master. Z racji tego, że chciałem nadać troszeczkę więcej ataku tej ścieżce, to tak jak widzicie, mocno podbity atak. No i mamy reverb ponownie, żeby troszeczkę wypchnąć w przestrzeni ten wokal i właśnie stworzyć taki lekki ambient dla tego bitu, bo tutaj mimo wszystko to rozmycie będzie wskazane, szczególnie, że to wokal ma być na pierwszym planie, jeżeli chodzi o sekcję instrumentów. Nie wprowadzałem już żadnych zmian, no i ostatecznie możemy sobie raz jeszcze posłuchać tego, jak to brzmi, a zaraz potem przejdziemy do etapu aranżacji. Mam jeszcze miejscami wrażenie, że troszeczkę za mocno kompresowany jest sygnał na kanale master, przez co kick wydaje się lekko chrupać. Ja się postaram to skorygować, a póki co, moi drodzy, oczywiście aranżacja. A zatem, moi kochani, aranżacja. Przyszedł czas na to, żeby położyć ostatnie szlify pod nasz dzisiejszy szkic, a zatem zaaranżować ten utwór w sposób możliwie jak najdokładniejszy, najlepszy w ramach formatu self-made beats. Przejdźmy do tego. No dobrze, moi drodzy, tak jak widzicie, jesteśmy już na pulpicie i mamy wszystkie ścieżki rozłożone na poszczególnych patternach, co oznacza, że możemy proces aranżacji zaczynać bez zbędnej krępacji. Jezus Maria, ostatnio rymuję już tyle, że nie jestem w stanie tego opanować chyba. Ale zacznijmy w każdym razie. Zaczniemy sobie klasycznie, myślę, że tak jak było w oryginalnym utworze, od akordów gitary i dorzucimy do tego być może melodię wokalu. No i teraz myślę, że moglibyśmy wejść z refrenem, tak jak to było w oryginale, ale żeby to zrobić, moi drodzy, musimy się pozbyć paru rzeczy, mianowicie tych tutaj. Zabawne jest to, że gdybyśmy chcieli się skupiać na takich właśnie typowo aranżacyjnych rzeczach w tym konkretnym utworze, to musielibyśmy przyjąć, że ten utwór to jest tak naprawdę kilka pętli powtarzających się w kółko i ja też, szczerze powiedziawszy, chyba tego się będę trzymał, dlatego że tak naprawdę to byłby koniec naszej aranżacji, ale żeby nie kończyć tego tak szybko, no to dodamy sobie jeszcze małe co nieco w postaci po prostu automatyzacji, otwarcia dla naszych instrumentów, bo powiem wam szczerze, że ja jestem trochę przerażony, że robiąc te odcinki, w których mamy, powiedzmy, takie trochę trapowe produkcje, to aranżacja zazwyczaj ogranicza się do kilku kliknięć i to wszystko, tak? A wolałbym mieć z tego jakąś frajdę i mieć świadomość, czy zostało zrobione chociaż coś więcej niż powiedzmy w założeniu mogłoby być, tak? Spróbujmy zatem zrobić coś takiego. No niestety przez latencję nie działa to do końca tak, jakby się chciało. W sensie te automatyzacje. Szkoda, wielka szkoda, ale jakoś sobie z tym poradzimy, nie? Tak jak widzicie, trzeba wprowadzać pewne opóźnienie. Ale ogólnie myślę, że efekt końcowy, powiedzmy, jest w miarę okej. Zróbmy jeszcze takie małe rzeczy tutaj.
Okej, okay. I wstępny szkic takiej aranżacji, takiego utworu w stylu Balenciaga, Yankee, Giego myślę, że mamy za sobą, a zatem moi drodzy, to tyle ode mnie. Dziękuję wam bardzo serdecznie za udział w kolejnym odcinku Self-Made Beats, w którym robiliśmy utwór w stylu Balenciaga, Yankee, Giego. Mam nadzieję, że podobał wam się ten odcinek, że coś z niego wyciągnęliście i że będziecie w stanie stworzyć podobne produkcje. Jeżeli chcecie posiłkować się tym, co zrobiliśmy dzisiaj w odcinku, ale nie tylko samym filmem, to w opisie znajdziecie link do projektu z tego odcinka, także będziecie mieli tam cały zapis MIDI, gdybyście chcieli odtworzyć na jego podstawie coś swojego, być może dobrać inne brzmienia, przygotować to w jakiś ciekawszy sposób, to oczywiście taka możliwość jest. A jeżeli znajdziecie chwilę, pamiętajcie o tym, żeby wpadać na inne moje media społecznościowe. Przede wszystkim wpadajcie na Insta, bo możecie tam zobaczyć, myślę, że dosyć fajny backstage tego, jak pracuję, jak powstają moje utwory, jak powstaje Self-Made Beats, filmy na kanał. Poza tym wpadajcie też na Facebooka, wpadajcie na SoundClouda, wpadajcie też, moi drodzy, na Patronite, wspierajcie kanał, dostając na przykład wcześniejszy dostęp do materiałów takich jak ten dzisiaj. Ponadto, moi drodzy, wbijajcie też do sklepu z gadżetami Self-Made Beats, jeżeli chcecie reprezentować na zewnątrz, na przykład wśród znajomych, przynależność do społeczności Self-Made Beats, przynależność do społeczności producenckiej, muzycznej. No i na koniec, jeżeli szukacie wsparcia dla swojej twórczości, jeżeli chcielibyście poznać opinie innych pasjonatów muzyki na temat tego, co tworzycie, to wpadajcie do grupy facebookowej Self-Made Beats, do której link również znajdziecie w opisie. I póki co, moi drodzy, to wszystko na dzisiaj ode mnie. Za chwilkę posłuchamy sobie tego bitu dwukrotnie, a ja się już z wami żegnam i zapraszam na kolejne Self-Made Beats, tym razem na żywo, w przyszłym tygodniu, w czwartek, punktualnie o godzinie 20. A zatem trzymajcie się ciepło, cześć i do zobaczenia! Jeśli film ci się podobał, pamiętaj, aby zostawić pod nim łapkę w górę. A jeśli masz pomysły na kolejne odcinki, zostaw je w sekcji komentarzy. Ponadto, jeżeli chcesz być na bieżąco z kanałem Self-Made Beats, zasubskrybuj go i już dziś zacznij zgłębiać sekrety produkcji muzycznej.